dobry, moi mili. Stoimy przy ratuszu. Może go teraz trochę nie widać. O, widać lepiej. Stoimy dzisiaj przy ratuszu. Chcemy... kolega wybiera pocztówki, a my chcemy się dzisiaj udać szlakiem, tak jak już wam wczoraj mówiłem, Harry'ego Hall. Mamy do odwiedzenia jego restaurację, w której często się upijał do nieprzytomności, a w której nie do końca był mile widziany. No i parę jeszcze innych miejsc. Przede wszystkim chcemy zajrzeć, czy w ogóle Harry jest na miejscu obecny. A jesteśmy w takim miejscu, gdzie wydawałoby się, że jest to ścisłe centrum. Przecież tutaj znajduje się gmach, w którym obraduje rząd Norwegii. A tymczasem spokój. Może nie rząd Norwegii, ale bardziej rząd tego miasta. Natomiast jest tu spokojnie, cicho, jak to w Norwegii. Piękne widoki. Dosyć ciepło, jak na Norwegię. Wczoraj już nie padało, nie padał śnieg. W każdym razie próbujemy jakoś to ogarnąć. Dzisiaj ostatni dzień, jutro od rana pakowanko i spadamy do naszego kraju pięknego, bo Polska jest równie piękna. Zobaczymy, co się dzisiaj uda jeszcze nagrać tutaj z ciekawostek norweskich. Jesteśmy na Waldemarsgatę, gdzie za moimi plecami widzicie restaurację Schrödera, czyli miejsce, w którym Harry Hall przelewał swoje smutki w butelkach piwa, whisky, Jim Beama i wódki. Tutaj też spotykał się ze swoim szefem, z wieloma kobietami. No i w końcu w jednej z części książek JMSB podziękowali mu w tej restauracji, kazali mu stąd spadać i musiał wybrać inną. Może uda nam się dotrzeć do tej drugiej restauracji, właściwie do baru, gdzie Harry Hall do samego końca zalewał się w trupa. A my spróbujemy wejść do Schrödera i zobaczyć, jakie tam są ceny. Może się napijemy małego czegoś, małej herbatki albo czegoś bardziej przystającego do Harry'ego Hall. Zobaczymy, czy nas przyjmą i jak tam wygląda. No niestety Schröder nas niemile zaskoczył, jest zamknięty, a w internetach piszą, że od 12 jest czynny. Także nie wiem, gdzie Harry Hall chodził na piwko o tej godzinie, idąc do pracy. No w każdym razie jest zamknięte, chcieliśmy wejść, ale niestety nie udało nam się. Idziemy zobaczyć, czy Underwater znajdziemy. Także do zobaczenia przy kolejnym pubie Harry'ego Hall.
jesteśmy na Sophie's Gate 5, ale tu nic nie ma, tu nie ma Harry'ego Hall. Z tego co się udało nam wyczytać, to musimy iść jeszcze w uliczkę dalej i tam na jednym z domofonów będzie taki napis. Mała zmyła dla turystów, także idziemy zobaczyć, czy to prawda. Nie jest Harry Hall. Jest Harry Hall, stoimy. To jest ta sama kamienica, gdybyście czasem byli przy Sophie's Gate 5. Trzeba wejść w to Dover's Gate i jak widać wejście jest od innej strony, ale jest, Harry Hall jest, także przyszliśmy. Zadzwoniliśmy, nikogo nie było, Harry'ego nie było, no ale cóż, pewnie poszedł pić gdzieś w ustronne miejsce. No i my chyba się też powoli zaczniemy wybierać w ustronne miejsce, żeby się coś napić i coś zjeść. No witam serdecznie, z Karol Johans Gate. Za nami jest Zamek Królewski, a idziemy wzdłuż chyba najsłynniejszej w Oslo ulicy, taki pasaż, przy którym zgromadziły się chyba najbardziej bogate sklepy. Coś takiego, co w każdym mieście musi mieć miejsce, ale co warto tutaj zobaczyć, to przede wszystkim architekturę, starą architekturę XIX i XX-wieczną, ponieważ Oslo na nowo jakby zostało zbudowane właśnie w tym okresie. Idziemy w kierunku opery, ale chcemy zobaczyć tę nową architekturę, już XXI-wieczną, która też jest niesamowita i którą też warto Wam pokazać. Everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you. Don't forget it. When life feels the most, just call me. Just call me. Dotarliśmy do chyba tej najbardziej nowoczesnej części Oslo. Co ważne, po lewej mojej stronie, czyli po waszej prawej, jest ta stara część, a po drugiej stronie ta bardziej nowoczesna część z wieżowcami, które nie do końca nie są w moim guście, ale kolega lubi. Ja lubię bardziej starą część od nową, więc się dogadaliśmy. Także idziemy jeszcze troszeczkę pochodzić i wracamy powoli do naszego hotelu. Jesteśmy przy Grand Hotel, to nasza miejscówka, tutaj zatrzymaliśmy się, żeby nocować. Właśnie się zastanawiamy z kolegą, czy zgasiliśmy światło,
bo nasz pokój wychodzi tutaj na ten piękny Karls Johans Gate. No, oczywiście może kiedyś, jak będzie nas stać, to może się kiedyś tu wybierzemy do tego Grand Hotel, bo podejrzewam, że roczna moja pensja by nie starczyła na to, żeby się tu raz w jedną noc przenocować. Ale pomarzyć można, wyszliśmy sobie w nocy, żeby zobaczyć, jak wygląda jeszcze raz Oslo by night. No i zobaczymy, co tam ciekawego nam Norwegowie pokażą. Towarzysze podróży, dwa gołębie łażące po głównym dworcu kolejowym w Oslo. Ciekawa sytuacja. Pijemy sobie kawkę, czekamy na nasz pociąg, który mam nadzieję nas zabierze na lotnisko, a nie gdzieś wywiezie w głąb kraju. Ale już wszystko mamy obczajone. Na szczęście wziąłem specjalistę od języka norweskiego ze sobą, także dzięki temu jesteśmy uratowani po prostu. Tak kończy się ta wyprawa. Zobaczymy, co się dzisiaj jeszcze uda nagrać, bo tych przysiadek mamy sporo. Bo i z pociągu na autobus, który nas zawiezie już bezpośrednio na lotnisko. No i lotnisko, to wiecie, zawsze jest wesoła akcja. No i widzimy się pewnie po stronie polskiej. Tam krótkie podsumowanie i do następnej wycieczki.